słuchajcie, dzisiaj przygotowałam dla Was story time. Chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię, która przytrafiła się mi i mojemu chłopakowi. Także myślę, że jest to ciekawa, dosyć zabawna, ale też przerażająca historia. Może przygotujcie sobie coś do picia, tak jak ja sobie przygotowałam herbatkę i zostańcie ze mną, także zapraszam Was do oglądania. Więc jak dobrze wiecie, a może i nie, Sebastian jest z Peru. Wobec tego chciałam mu bardzo, bardzo, ale to bardzo pokazać śnieg podczas jego pobytu tutaj w Polsce. Bo oczywiście on widział śnieg, kiedy był mały, ale to nie jest tak, że oni mają tyle śniegu, co tutaj u nas w Polsce. Oczywiście wpadłem na pomysł, że najlepszym sposobem będzie pojechać w góry. No bo ta zima tego roku to taka średnia była, tego śniegu za dużo nie było, no a oczywiście w górach ten śnieg zawsze jest, więc pomyślałam sobie, że właśnie w góry się wybierzemy. Nie chcieliśmy jechać nigdzie daleko, też chcieliśmy jakieś miejsce, które ja znam, więc od razu do głowy przyszła mi Szyndzielnia. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z okolic. Także na następny dzień zdecydowaliśmy, że właśnie się wybierzemy na Szyndzielnię. Najpierw musieliśmy dotrzeć do Bielska-Białej, więc wsiedliśmy w Katowicach do pociągu. Ja już w tym pociągu zorientowałam się, że nie wzięłam dokumentów, więc musiałam kupić bilet normalny zamiast ze zniżką studencką. Już dzień zaczął się źle, bo nie miałam przy sobie ani dowodu, ani legitymacji, ani karty, nic. Dobrze, że chociaż kartę miałam w swoim telefonie. Dotarliśmy do Bielska, no i z centrum musieliśmy wsiąść w autobus, żeby właśnie podjechać na ostatni przystanek Szyndzielnia i stamtąd udać się na kolejkę, która właśnie wjeżdża już do góry. No i idziemy kupić bilet. Były tam takie automaty, kupiliśmy dwa bilety, no i czekamy na autobus, wsiadamy do autobusu i sobie jedziemy. Ja stwierdziłam, że lepiej nie kasować biletów, bo widzę, że autobus jest taki całkiem pustawy, raczej kontrolera nie będzie, a ja zapomniałam kupić nam biletów na powrotną stronę na autobus. Bałam się, że tam nie ma automatu takiego, jak był właśnie na tym przystanku w centrum, przez to, że nie mieliśmy gotówki, nie moglibyśmy kupić go u kierowcy. Więc chciałam zatrzymać te bilety, które kupiliśmy, na drogę powrotną, a teraz właśnie widziałam, że nic się nie dzieje, więc okej, nie kasujemy. Ale przez to, że ja tych dokumentów swoich nieszczęsnych nie wzięłam, to ja już oczywiście panika, bo ja wiedziałam, że coś złego się stanie, bo zawsze się tak dzieje. Nie masz dokumentów, to coś złego ci się przydarza. No i tak sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już powinniśmy zbliżać się do ostatniego przystanku. Chyba byliśmy na przedostatnim przystanku i autobus się zatrzymuje. No, na przystanku, jak to na przystanku? Ale nagle wychodzi kierowca autobusu i on mówi, że wyciągamy bilety do kontroli. No i ja już panika. Kasowniki zablokowane. Wszyscy ci ludzie, którzy chcieli wysiąść na tym przystanku, ustawili się w kolejkę i zaczęli wychodzić, pokazując bilety. My spanikowaliśmy, drzwi zablokowane, nie można uciec, nie można nic zrobić. Co teraz? Ja oczywiście już prawie w płacz, że to już jest koniec, że ja pójdę do więzienia, ja nie mam przecież dokumentów, co się stanie? No i słuchajcie, Seba do mnie mówi tak: Julia, uspokój się. Mów po hiszpańsku. Ja mówię, gdzie po hiszpańsku? Ja nie umiem trzech słów powiedzieć po hiszpańsku, a ty mi każesz w stresie mówić teraz do tego kierowcy po hiszpańsku. Chyba oszalałeś. To mów po angielsku, nic nie przyznawaj się do tego, że jesteś z Polski. Ja mówię, to jest szalony pomysł, no ale co mamy zrobić? Przecież jak mu powiem, że nie skasowaliśmy biletów, no to da nam mandat, a my nawet nie mamy ze sobą gotówki, żeby zapłacić, więc ja nie wiem, co się stanie. Kierowca do nas podchodzi i my mu dajemy te bilety, których nie skasowaliśmy. No i on do nas mówi, że nie skasowane, a ja mówię, że we don't understand, nie rozumiemy w ogóle, o co chodzi. Udajemy głupa, masakra jakaś. I słuchajcie, on cały czas nam mówił, że mandat, mandat. Bilet jest nieważny, bo jest nieskasowany. Ja mu po angielsku mówię, że ale mamy bilety, że my nie jesteśmy stąd, nie wiedzieliśmy, że bilet trzeba skasować. Słuchajcie, on poprosił nas o dokumenty, czego nie powinien zrobić, w ogóle nie ma prawa zabrać naszych dokumentów. Seba dał mu ten dokument, dał mu swój dowód. Ja mówię, że ja nie mam dokumentu. I kierowca wtedy powiedział, że jak jesteście obcokrajowcami, musicie mieć dokument, musicie mieć gotówkę ze sobą. Co nie jest prawdą, ale on naprawdę się na nas uniósł. Naprawdę mówił takim tonem, że ja się bałam. Chciałam płakać jak nie wiem co. Słuchajcie, on wziął ten dokument i powiedział, że idziemy na ostatni przystanek. No dobra, my i tak chcieliśmy jechać na ostatni przystanek, więc dla nas to okej. No ale co potem? Wezwie policję czy co? No i zatrzymaliśmy się na tym ostatnim przystanku. Kierowca do nas podchodzi. 108 zł, 108 zł do nas mówi, no i my mówimy, że nie mamy pieniędzy, nie mamy gotówki, no to on nam mówi jeszcze raz, musicie mieć gotówkę, jeżeli jesteście w Polsce, jako obcokrajowcy. Ja już po prostu, już nie wiem, ja mówię, że nie wiedzieliśmy, że my nie jesteśmy stąd, że przynajmniej kupiliśmy bilet, wszystko mu mówię po angielsku, więc on chyba raczej mnie nie rozumie, bo on odpowiada mi po polsku, a ja mu po angielsku, więc to w ogóle było jakieś szalone. Wszystko rozumiałam, co on mówi, odpowiadam mu po angielsku, więc nie wiem, jak to w ogóle wyszło, że on nie zadzwonił na policję i ja nie wiem, naprawdę nie wiem, bo ten kierowca wydawał się być taki, no, poddenerwowany. No i wtedy w końcu Seba mówi: I'm from Peru. I ten kierowca bierze jeszcze raz na niego dowód, patrzy i mówi: Peru?
okej, go! I wypuścił nas. Więc my po prostu kamień na twarz powiedzieliśmy thank you, okej, bye, thank you very much, have a nice day. I poszliśmy po prostu z autobusu, szliśmy w stronę tej kolejki, tak żeby po prostu już nie mieć go na widoku. I jak tylko przestaliśmy widzieć ten autobus, to zaczęliśmy się tak śmiać, bo ja w ogóle nie wiem, co to miało być. On po prostu spojrzał na ten dowód, zobaczył, że on jest z Peru i powiedział: wow, gościu z Peru w ogóle na Szyndzielnie, co to ma być? Ja w życiu nie byłam tak spanikowana, bo ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, że dostałam mandat, bo zawsze miałam szczęście, albo zdążyłam kupić na aplikacji, albo miałam po prostu bilet. Ja mi się rzadko zdarza, że tego biletu faktycznie nie mam. No ale niestety w Bielsku nie działa aplikacja jak dojadę, więc nie można tam szybko na tym telefonie tego biletu zakupić. No i kurczę, ja nigdy się tak nie zestresowałam, ale tak mnie to rozczuliło, że ten kierowca autobusu po prostu zobaczył, że Seba jest z Peru i powiedział: idźcie, bo chyba w życiu nie wiedział kogoś z Peru. Także słuchajcie, uratowało nas to, że Seba po prostu jest obcokrajowcem. Ja nie wiem, jak ten kierowca w ogóle się nie zorientował, że ja nie jestem Polką. No nie wyglądam, jakbym była z jakiegoś innego kraju. Także słuchajcie, taka historia nam się przydarzyła. Oczywiście to potem nie był koniec, bo szliśmy sobie już w stronę kolejki, chcieliśmy zakupić bilet, ale karta była odrzucona i nie mogliśmy go zakupić. Dużo było emocji przy tej wycieczce, ale w końcu, jak już weszliśmy, w końcu się udało. Weszliśmy, wjechaliśmy, zobaczyliśmy śnieg i było super, także przynajmniej był happy end tej historii. Ale właśnie taka sytuacja nam się przydarzyła i słuchajcie, nie bierzcie z nas przykładu, kupujcie bilety. Ja już chyba mam traumę. Do końca życia już będę kupować zawsze bilet, bo to było tak stresujące dla mnie przeżycie, że chyba drugi raz tego bym nie przeżyła. Taka historia i to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej jakichś historii z mojego życia, to piszcie mi na Instagramie, bo raczej komentarze są dalej zablokowane. Nie wiem dlaczego. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mua. Buziaki, papa.